Jak zostaje się optykiem? Czy to jest marzenie, czy przypadek? Jak to się dzieje? Trzeba to polubić. Normalnie, autentycznie trzeba polubić. A jak to się dzieje, kiedy zapada ta decyzja, że to ja w swoim życiu chciałbym być optykiem? No, ja trudno dojrzewałem do tego, ale zupełnie to zrządził przypadek. To znaczy? No, zupełnie przypadkowo dostałem się na studia w tym kierunku. I później już pokochał pan no, po prostu? No, potem już polubiłem. Teraz to jest tak, że od 40 lat jest już pan w Nowej Hucie. Jak to z kolei stało się, że akurat Huta? Dlaczego Huta? Dlatego, że tu było wolne miejsce do pracy dla mnie. Czyli można powiedzieć kolejny przypadek. Kolejny przypadek, bo takim wolne miejsce mogło być dla mnie, Bóg wie gdzie. No ale z przypadku... Ale akurat nie się złożyło, że Huta mi odpowiadała. Czy to jest tak, że cały czas trzeba się szkolić, cały czas trzeba być... No, trzeba być na bieżąco z nowościami. Ja powiedziałem sobie kiedyś, że będę miał najnowocześniejszy zakład na świecie. No, a się tak złożyło, że na pewno w Europie miałem nawet taki zakład nowoczesny. Jak zostaje się mistrzem? No, to zupełny też przypadek był, że dostałem się na stypendium do Niemiec, na Uniwersytet Schillera. I tam ukończyłem specjalizację w optyce okularowej. Ja przyjechałem do Krakowa jako człowiek tutaj zupełnie nieznany nikomu. I dzisiaj mam świadomość tego, że większość ludzi mnie zna. Nie słyszałem, żeby ktoś miał do mnie jakieś pretensje o coś. Ja mam ewidencję klientów, mam z tych kilkudziesięciu lat. To wracają ci, którzy już byli bardzo młodzi, a dzisiaj już są staruszkami. Przychodzą do mnie. Mówi, proszę pana, ja 30 lat temu robiłem pana okulary, z których byłem zadowolony. Mówi, no. No i tak jest. Dlaczego właśnie Alaska? No to było marzenie z lat dziecinnych. Czytałam wiele powieści Curwooda, Londona. No i tak jakoś zrealizowaliśmy to nasze marzenie. Alaska jest przepiękna, ale dzika i w zasadzie trudno dostępna. Iść w góry to po prostu dla człowieka niehimalaisty jest po prostu to niemożliwe. Są nieliczne trakty. I są to zazwyczaj trakty wspólne z niedźwiedziami. Po prostu to zwierzęta wydeptują ścieżki, po których czasem chodzą ludzie. Dlatego na Alasce trzeba bardzo być ostrożnym, chodzić w grupach, a najlepiej z dzwoneczkami i hałasować po to, żeby spłoszyć niedźwiedzia. Natomiast sama podróż odbyła się samochodem wypożyczonym z Vancouver, takim 10-osobowym Fordem, bo byliśmy w grupie kilkuosobowej, głównie po to, żeby cała wyprawa wypadła taniej, żeby zmniejszyć jej koszta. Huta zaczęła się budować, to było jedno wielkie, rozkopany plac budowy. No ale tu już się zaczęło życie kulturalne. To jest, była zasługa Jana Kurczaba, który tutaj stworzył teatr. Zbudowano jakiś taki drewniany, duży barak ze sceną, z kurtyną. I wtedy Jan Kurczab pomyślał, że może ja bym się przydała, żeby w tym amatorskim zespole poprowadzić zajęcia z wymowy scenicznej. No, skończyło się na jednej mojej wizycie, że nie wolno mnie zatrudniać, ponieważ jestem elementem antysocjalistycznym. Rząd by się pewno przewrócił, gdybym ja prowadziła zajęcia z wymowy scenicznej w Nowej Hucie. Otóż widzisz, mój syneczku, moje drogie dziecię, nie słuchałeś ojca, matki, jakie twoje życie.
pieśni z pani dzieciństwa. Pięknie pochowajcie, niech mi grają wszystkie dzwony, w organy zagrajcie. Tu a propos powiem, właśnie słyszę co chwilę w telewizji, że jakaś straszna walka jest rodziców, żeby dzieci w 6 roku życia nie szły do szkoły. Dla mnie jest to coś tak zdumiewającego, bo ja się rwałam do szkoły, a w ogóle przed wojną w 6 roku życia zaczynało się chodzić do szkoły. Moja mama bardzo kochała teatr. Ojciec, mój prawnik z zawodu, był raczej sceptycznie nastawiony do tego zawodu. No, bał się, że to nie zapewnia środków do życia ten zawód. No, okazało się potem, że jakoś jednak udało się wejść na drogę zawodową. No, przyszły zupełnie inne czasy, przyszła okupacja, przedtajny teatr. Oczywiście z udziałem Karola Wojtyły, który wtedy mówił wspaniale. Od Króla Duchaśmy zaczynali i ranga tego poematu była tak wysoka, że właściwie trudno było już potem się pogodzić z czymś mniejszym niż Król Duch. Cała zlękniona i drżąca, widać Giermkowi pozwoliła twarzy, na chwilkę tylko, już uciekająca. Giermek też usta, gdzie się ogień żarzy, przybliża koral, już w alabastr trąca, już wtem zastygli w piękność monumentu. Ustom jednego zabrakło momentu.